Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, co mi się udało odnaleźć. Jest to moja mała, skromna biblioteczka, czasopism o Amidze, które swego czasu zbierałem i kolekcjonowałem. Także są to na razie CIA tylko odnalezione, czyli Commodore i Amiga. Miałem tych numerów dosyć sporo, jeszcze nie miałem Amigi, a te gazetki zacząłem kupować. W zasadzie nie wiem, czy to już wszystkie, które miałem, czy nie, ale jest tych numerów naprawdę dużo i to jest w zasadzie pierwsza taka sensowna gazeta, która się zaczęła ukazywać na temat naszych komputerków. Jest numer drugi w ogóle, jaki wyszedł. Nie udało mi się kupić w tamtym czasie numeru pierwszego. Pierwszy miałem pożyczony od kolegi z klasy, to była jeszcze podstawówka. Ja nie miałem jeszcze komputera, prawda, ale już byłem zafascynowany. Kurczę, komputer, to jest rewelacyjna sprawa. Ale to nic straconego, bo pierwszy numer, tak jak Wam mówiłem, udało mi się pożyczyć i proszę. I to jest mój pierwszy numer, czyli jest to ksero pierwszego numeru w ogóle CIA. Oryginalne ksero, można tak powiedzieć. I chciałbym zrobić dzisiaj z Wami taki krótki przegląd właśnie tego pierwszego numeru. Czarno-białego. Zobaczcie w ogóle, jak te gazety są wszystkie zjechane. Te oczywiście najpierwsze są najbardziej, bo były przerabiane po prostu przeze mnie tyle razy, że ja to się dziwię, że one jeszcze te okładki się trzymają, jak widać. Mniej lub bardziej, ale się trzymają. Ale to jest pierwszy numer w ogóle, kurczę, dla wszystkich fanów Amigi, dla wszystkich fanów Commodore. 80 tysięcy egzemplarzy nakład. Ile to kosztowało w tamtym czasie? 10 tysięcy złotych, nie wiem, na dzień dzisiejszy złotówka. To czy to było dużo, czy to było mało. Nie pamiętam, muszę znaleźć jakieś porównanie, jak to tam było. I co w pierwszym numerze? Było tych artykułów trochę, no wiadomo, pierwszy numer to zawsze muszą przyciągnąć czymś dla każdego czytelników, ale spójrzcie, jaka na dzień dzisiejszy gazeta, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, jaka na dzień dzisiejszy numer gazeta ma 80 tysięcy nakładów. Oczywiście, że sprawia to głównie internet, to, że te treści wszystkie sobie znajdujemy i nie musimy kupować czasopism, ale to się rozchodziło jak świeże bułeczki. Co mamy po kolei? Mamy dynastię, czyli opis wszystkich, opis, no, skróconą jakąś tam recenzję z parametrami wszystkich komputerów ze stajni Commodore, począwszy od VIC-20, Commodore 64, 128 i 128D. Jeden to był w obudowie właśnie tej, zapomniałem, jak ona się nazywa. Jeden to był standardowy, o taki komodorek, ten 128, a D to był w tej obudowie. Nie Tower, tylko tej leżącej, z tego co pamiętam. 16, 116, no, Commodore Plus 4. Fajnie były te opisy. No, ja to w tamtych czasach to studiowałem po prostu nagminnie. Także można się było wtedy zapoznać, jaki komputer ma jakie parametry, aczkolwiek na tamten moment, no to te parametry robiły ogromne wrażenie, tak? Amiga 500, rozdzielczość w trybie graficznym, 4000 kolorów wyświetlanych, jejku, to było coś. Jakie 4000? W 320x256, na 512 też widzimy 4000. A może, żeby nie pokazywać tak paluchami, to mam tutaj taką linijeczkę. I tak, ale już w rozdzielczości 640 już mieliśmy tylko 16 kolorów, maksimum. Dźwięk czterokanałowy, stereo, rewelacja. Przechodźmy dalej. Ciekawostki. Amiga 3000, hit. Reklamowana podczas międzynarodowych targów poznańskich w 1991 roku. Wow, co to był za sprzęt? Miał procesor Motorola 68030 z koprocesorem. Pojemność pamięci RAM 1 MB z możliwością rozszerzenia do 16 MB. Na tamten moment, jak słyszeliśmy 16 MB, to przecież to jajku, jak to możliwe? Amiga 500 ma 512 kilo tylko, tak? Trochę o ikonkach, czyli jakieś początki systemów operacyjnych też. 15 przykazań, jak dbać o komputer.
Nigdy nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych urządzeń peryferyjnych, gdy komputer jest włączony. Ile razy myszkę podłączaliśmy, prawda, przy włączonym komputerze, a później rezystory popalone. Przed włączeniem czegokolwiek upewnij się, że przyłączane urządzenie jest wyłączone z sieci. To ciekawe, jest tutaj tego troszkę. To jest fajne. 9. punkt. Po zakończeniu pracy i w sytuacjach, w których komputer nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, wyjmij wtyczkę z zasilacza i kontaktu. Jeszcze gdzieś tutaj. A 8. Gdy nie korzystasz z komputera przez dłuższy okres czasu, zapakuj go do pudełka, co uchroni go przed kurzem i różnymi wypadkami losowymi. Wtedy się dbało o sprzęt. Także ja sam pamiętam, jak mój komputer gdzieś podczas wyjazdów na wakacje był pakowany do pudełeczka, stał sobie, żeby nic mu się czasami nie stało. Współpraca komputera z telewizorem. Moja Amiga była na początku podłączona do Neptuna. Taki stary, czarno-biały telewizor. Rodzice następnie kupili Heliosa, takiego kolorowego. Gdzieś się udało od kogoś z drugiej ręki kupić i ten Neptun powędrował do mnie do pokoju. Jak ja byłem szczęśliwy, że ja miałem telewizor u siebie w pokoju. Nie szkodzi, że czarno-biały. Komputer się przenosiło też do dużego pokoju, do Heliosa, żeby czasami na kolorze sobie pograć, ale na czarno-białym szczególnie się fajnie grało w Sensible Soccer, tak? I dwie podobne drużyny jak się wybierały i nie było wiadomo, który zawodnik jest czyj. Bo te kolorki były tam podobne. Artykuł kierunek Berlin, czyli tutaj mamy, proszę was, zakupy od naszych zachodnich sąsiadów. Ze względu na niedawne otwarcie granic między Polską i Zjednoczonymi już Niemcami, wielu amatorów wszystkiego, co związane jest z komputerami, wybiera się na zakupy za miedzą. Czyli braliśmy mareczki i jechaliśmy sobie na zakupy. Ciekawe, kto tak mógł zrobić. Dynastia, czyli o pamięciach masowych, stacje dyskietek, kasety, opisane różne stacje dyskietek i takie, o których dzisiaj no, nie widzimy, tak? Bo one były tak rzadkie, jakieś 1551, tak? Wyłącznie dla C16. Teraz się już nie spotyka czegoś takiego, ale słuchajcie, tu jest stacja dyskietek, która jest nazwana Stodoła. Ja teraz dopiero skojarzyłem. To jest stacja dyskietek sprzedawana przez klub komputerowy Stodoła. I możemy sobie wyczytać, tak umownie nazwałem stację 525 oferowaną w klubie komputerowym Stodoła w Warszawie. Jej pełny test był publikowany w Bajtku z maja 91. Bezproblemowa, cicha praca, możliwość przełączania ścieżek z 40 na 80 i odwrotnie. Stacja budowana jest w oparciu o napędy firmy TEK. Do jej zalet należy również stosunkowo niska cena zasilana z komputera. Możliwe podłączenie kolejnego napędu. Ja pamiętam, jak taką stację za ciężko wyżebrane pieniążki od rodziców, to wtedy nie były małe pieniądze. Zakupiłem sobie, ponieważ w tamtym okresie dyskietki 5.25 były mniej więcej z połowy tańsze niż 3,5 calowe i taki człowiek był podjarany, że będzie mógł sobie zamiast jednej to dwie dyskietki kupić i super, i rewelacja, i będzie kopiowanie z jednej dyskietki na dwóch i gry na dwóch dyskietkach. Pamiętam, że miałem gry, na przykład dyskietka startowa na 3,5, a dyskietka druga już była na 5,25, tak? I gdzieś jakoś to musiałem poukładać, jakieś sobie zgrać, żeby pamiętać, że ta gra to jest podzielona na dwa różne formaty dyskietek, ale dawało się radę. Była radocha, bo się wczytywało bez żonglowania dyskietkami. Coś kosztem czegoś, prawda? Do dnia dzisiejszego żałuję tej stacji oczywiście, że sprzedałem. Ale nieważne. Miałem 5,25 do Amigi. Następnie mamy regulację głowicy w magnetofonie. Czyli tak, mamy komodorka, super, regulujemy nośnik, też człowiek, jak będzie nośniki. O dyskach twardych dla Amigi, taki artykulik. A i zaczyna się programowanie. Kompilatory Basica. To już wyższa szkoła jazdy było, kurczę. Programowanie to już szło. Kto to potrafi ogarnąć na tamte czasy? Programy DTP. Człowiek nie wiedział, co to znaczy DTP. Tak, tu piszą ci jakieś programy DTP. Page Stream, Penpal, Page Settler. O co chodzi? Co to jest DTP? Czasy niesamowite. Programy kopiujące dla mnie. Jest Xcopy i są jeszcze inne. Oczywiście nie pamiętam na dzień dzisiejszy, jak one się nazywają. Się bawić. Na pewno ten numer sobie dzisiaj do poduszki wezmę i będę go studiował.
ogólne gry, północ-południe, gra, w której naprawdę długo się też czasu spędziło. Rick Dangerous oczywiście. Nawet cieszyła wersja czarno-biała tej gazety. Kopiowanie C64, czyli nagrywanie gier i jak napisać własną grę. Proszę bardzo, tutaj autor artykułu napisał Cheeseburger, grę ułożoną przez autora artykułu, gra ułożona. I opisuje algorytmy, tak, do jak powinny wyglądać. Oczywiście to są tutaj blokowe, takie proste algorytmy pokazane. Ale zawsze jakaś tam polityka tego, jak powinno się pisać gier. Część pierwsza już była. Język programowania, Simon Basic, z tego co... O, kartridże, Final Cartridge versus, czyli Contra Action Replay. To też kartridże, które pewnie były... Action Replay to się kojarzy, że to był... Ale tu jest do Commodorka, tak? Mnie się kojarzy do Amigi bardziej Action Replay, do Commodorka no niestety nie. Kilka słów o grafice Amigi, czyli takie wyjaśnienie, bo chodziło tak... O co tu chodziło? Czy Amiga wyświetla w rozdzielczości 200 czy 256 linii? Postanowiliśmy więc przedstawić parametry Amigi jeszcze raz, bez błędów i możliwość szczegółowo. Po prostu różne chodziły informacje, tak? I tutaj autor artykułu Andrzej Bobek wyjaśnia, która Amiga ma... No, chyba Amiga 500 raczej. Jakie ma rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej. Kameleon, nie wiem, tego nie zapoznałem się. Modem. Kto w tamtych czasach miał modem, słuchajcie? Rejestracja modemu. Modem trzeba było rejestrować. To nie było tak, że kupowaliśmy sobie modem później jak do peceta, że wkładaliśmy do komputera, tak, łączyliśmy się przez 0.22, tam 24, już był ten numer taki ogólnodostępny, 30 groszy za 3 minuty połączenia chyba. Nie, tutaj trzeba było jechać z modemem, zabrać homologację, jechać do centrum radiokomunikacji i zarejestrować opłatę, wnieść 50 tysięcy złotych, czyli stosunkowo niedużo, jak gazeta kosztowała 10 tysięcy złotych. To wszystko. Jeśli jednak modem nie jest homologowany, procedura będzie bardziej czasochłonna i droższa. Super. Rewelacja. Połączenia modemowe. To tylko najbogatsi chyba w tamtych czasach mogli sobie na to pozwolić. Action Replay 2, czyli właśnie to do Amigi, ten... ta przystawka, ten kartridż taki, który z boku slotu się wpinało. Oprócz funkcji czysto pirackich, Action Replay oferuje jeszcze inne, o bardziej ogólnym zastosowaniu. Jego oprogramowanie umożliwia wykrywanie wirusów. Wirusy na Amigę? Dokonywania operacji na dyskietkach, monitor dyskowy, kodowanie dysków, zapobieganie komunikatom guru, a nawet symulacją bot selektora. Super. Było coś takiego, że jakieś wirusy, no ale to no, bez przesady. Tak, one gdzieś tam w pamięci sobie się działo. Teraz mi się coś kojarzy, że jakieś trzeba było komputer na minutę wyłączyć z prądu, w ogóle z sieci, żeby on stracił całe zasilanie, żeby kondensatory się rozładowały. Było. Ale to się dyskietkę formatowało i było po wirusie, nie to co teraz. Poczytaj mi, mamo. To jakieś też... Co to dzisiaj jest? Przez cenę jakieś tworzone chyba. Też taki magazynek. Pierwszy kontakt z C64, czyli recenzja jakiejś książeczki. O, moja Amiga, tutaj też książeczki. Tak, one były popularne, że w zasadzie była okładka, znaczek, tylko tytuł bez żadnych kolorowych tam wstawek, ani niczego takiego. I wszyscy byli zadowoleni i kupowali książki i czerpali wiedzę z nich. 15 najczęstszych pytań czytelników. A właśnie, to jest chyba gazeta stworzona później przez... to jest jakiś odłam Bajtka właśnie, te CIA, tak? Najpierw był Bajtek, on ogólnie o komputerach traktował, a później powstało CIA i właśnie on był tylko poświęcony komputerom Commodore-serki. Statywik tutaj mi trochę przeszkadza, nie mogę jeszcze się przyzwyczaić.
Reklamy, drodzy czytelnicy, nasza redakcja, chcecie pomóc nam recenzować, pisać i tak dalej. Zapraszamy wszystkich, każdy może być redaktorem. Fajnie. Ja się do tego nie nadawałem, nie nadaję, nie będę nadawał. Reklamy JTT Komputer Wrocław. Możesz kupić sobie u nich Amigę. Prezenty na gwiazdkę. W styczniu, bo to jest ze stycznia. Także mogą być prezenty na gwiazdkę też w styczniu, bo to jest styczeń 92. I oczywiście reklama firmy Oskar Komputer Studio. Także tak wyglądały czasopisma, tak w skrócie wyglądał pierwszy numer. Jeżeli byście chcieli po kolei poznać każdy numer, a może jakiś artykuł tak szerzej, żeby przedstawić, przeczytać, czy jakiś skan, nie ma problemu, dajcie znać. Chociaż skany są chyba dostępne w sieci, ale możemy w następnym wejściu przedstawić szerzej właśnie następny numer CIA. Dobra, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, jak się komuś tu chciało oglądać. I ja teraz się rozłączam i zabieram się za lekturę tych moich czasopism. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam.